Panie profesorze, jesteśmy świeżo po konferencji. Takie odczucia. Pan w związku z tym, że z wykonywaną profesją uczestniczy, jest zapraszany na wiele takich wydarzeń. Jakby pan mógł się odnieść do tego wydarzenia. No, to co dla mnie było takim wyróżnikiem tego spotkania, tej konferencji, było to, że i w tym, co ludzie mówili, i w tym, jak to było zorganizowane, wyraźna jest nuta misji. Mi się to bardzo podoba, dlatego że ludziom, którzy zawodowo angażują się w jakieś sprawy, grozi rutyna albo nawet, nie daj Boże, wypalenie. A ja miałem tutaj poczucie, że jest moc, jest idea i jest horyzont, który będzie się przesuwał, bo zawsze będą nowe sprawy, ale jeżeli ludzie idą do przodu, to daje coś zarówno tym, którzy idą, jak i tym, dla których to jest robione. Więc miło mi, że tutaj doleciałem i że mogłem się przydać. Nam również. Pana wystąpienie, rola rodziny w zdrowiu psychicznym. No, najkrócej rzecz biorąc, jest kluczowa i tak jak podkreślałem, to jest tak, że ci, którzy mają problemy psychiczne, wpływają na rodzinę i mogą rodzinę obciążać pewnym brzemieniem i dlatego rodzinie należy się i szacunek, i wsparcie, ale też rodzina może być albo bardziej doświadczona i umiejętna w pomaganiu osobom cierpiącym, albo mniej umiejętna. Więc wszystkie te oddziaływania, które nie tylko rodzinę wspierają, ale pomagają rodzinie sytuację rozumieć wrażliwie i umiejętnie działać. Wszystkie te działania są na rzecz zarówno tego, komu to jest, jak i od kogo to jest. Więc podoba mi się to, co tu się dzieje. Natomiast krótko mówiąc, rodzina ma wpływ zasadniczy. Było kiedyś takie badania dotyczące stresu i z tych badań wynikało, że właśnie większość stresu jest w rodzinie, ale także są badania, które pokazują, że w rodzinie jest największa moc. Więc no, sam jestem terapeutą rodziny, więc to na co dzień odczuwam i mogę powiedzieć, że rodziny nieraz się wikłają w jakieś konflikty, napięcia, bezradności, czasami taki taniec krzywdy, winy. Jeżeli uda się to pokonać, no to wtedy ujawniają się zasoby, ujawnia się miłość, ujawnia się umiejętność wspierania. Rodzina wtedy jest na swoim. Panie profesorze, jak umiejętnie wspierać, pomagać rodzinie, żeby ona wzrastała w radzeniu sobie właśnie w sytuacji, gdzie pojawia się kryzys psychiczny? Mi się wydaje, że punktem wyjścia jest zrozumieć, co rodzina przeżywa, bo te przeżycia mogą iść w rozmaitym kierunku. I zrozumieć to znaczy także mieć respekt do tych przeżyć, nie zajmować się ocenianiem rodziny ani szybkim instruowaniem, tylko wmyśleć się, wczuć się i dopiero wtedy zabierać się do pomocy. Pomoc powinna być właśnie związana z tym, jaki jest obraz tych problemów, które rodzina w sobie nosi. Bywa także, że rodzina jest w lęku o przyszłość i potrzebuje jakichś wskazówek. Bywa, że rodzina potrzebuje zmian. Bywa, że rodzina potrzebuje świętego spokoju, żeby jej nie przeszkadzać. Także przecież tak bywa. Więc punktem wyjścia byłoby zrozumieć rodzinę, a potem respektując to, co przeżywa, dać wsparcie. I ostatnie pytanie. Jakiś przekaz dla młodych terapeutów, osób, które profesjonalnie zajmują się wsparciem? Rada starszego kolegi, długoletniego terapeuty. Ja bym powiedział, zajeszcze kimś starszym, bo mającym w naszej historii prawie 2000 lat, to znaczy za Markiem Aureliuszem, on powiedział, żeby odróżniać zmienialne od niezmienialnego. Jeżeli będziemy odróżniać zmienialne od niezmienialnego, to będziemy potrafili właśnie zmieniać to, co zmienialne, a nie dać się wypalić działaniem nieefektywnym. Bardzo wierzę, że to jest istotne, bo każdemu, kto pomaga, grozi zespół wypalenia. Pracuję ponad 40 lat i nie czuję się wypalony. Może właśnie dzięki temu, między innymi dzięki temu, że
że staram się zaznaczyć granice, co mogę, co potrafię, w to się angażuję, a z pokorą przyjmuję, że przecież nie wszystko potrafię. Odmień swoją głowę, schizofrenia nie oceniaj.